tą osobą, która inspirowała mnie przez wiele lat, jest nasza patronka Maria Curie-Skłodowska. Kobieta wielu talentów i tak myślę, że kobiety w nauce takie właśnie powinny być. Okazuje się, że jednym z najbardziej cytowanych polskich fizyków jest profesor Aleksander Jabłoński. Był to przedwojenny fizyk, który zaczynał swoją karierę w Uniwersytecie Wileńskim, Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie i po wojnie kontynuował ją w Toruniu, w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. I jego losy były bardzo burzliwe. Pracował jako fizyk, między innymi w fizyce molekularnej, też dorabiał grając na skrzypcach w orkiestrze Teatru Wielkiego w Warszawie. I okazało się, że jego odkrycia naukowe wiążą się ze spektroskopią molekularną, spektroskopią fluorescencyjną, którą ja też stosuję. On opracował taki diagram, który jest nazywany diagramem Jabłońskiego, który ja bardzo często wykorzystuję w swojej pracy, ale też w zajęciach ze studentami. I okazało się również, że jego córka, pani profesor Danuta Franckowiak, była recenzentką i mojej pracy habilitacyjnej, i później przy mojej profesurze. I miałem przyjemność poznać ją jeszcze bliżej, kiedy jeszcze żyła w Poznaniu, będąc już staruszką na emeryturze, która barwnie opowiadała losy i swojego ojca, i polskiej fizyki. Ja reprezentuję nauki humanistyczne, literaturoznawstwo. I dla nauk humanistycznych wielkim naukowcem, wielką osobą, wielką badaczką w nauce polskiej jest pani profesor Ewa Domańska. Ewa Domańska, pani profesor, jest z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale natomiast w dziedzinie literaturoznawstwa mojej i literatury dawnej, którą się zajmuję, taką osobą, na którą zawsze patrzę i myślę, co by powiedziała i jakby to zrobiła, jest pani profesor Alina Nowicka-Jeżowa, to zbieżność tylko nazwisk, z Uniwersytetu Warszawskiego. Ale chciałam powiedzieć, że autorytetami i punktami odniesienia są również koledzy z naszego środowiska. To znaczy, chodzi o to, że oprócz codziennych spraw, w których się kontaktujemy, spotykamy się, rozmawiamy o różnych rzeczach, które nas dotykają, muszę powiedzieć, że z wielką radością i to jest naprawdę bardzo częste, że rozmawiamy, dyskutujemy o problemach intelektualnych, poznawczych, naukowych. Jeśli chodzi o panią profesor Ewę Domańską, czyli ta najszersza perspektywa ogólnopolska, to jest to badaczka, która imprintuje ze świata, bo jest też profesorem z Uniwersytetu Stanforda, najnowsze tendencje w naukach humanistycznych. Moim autorytetem naukowym jest profesor Mira Marody z Uniwersytetu Warszawskiego, wybitna polska socjolożka formatu światowego, która jest wspaniałym teoretykiem, ale również osobą, która potrafi w sposób wyjątkowy łączyć dane empiryczne z teorią różnego zasięgu. Od wielu lat jestem zainspirowany jej pracami i jest to bez wątpienia mój niedościgniony wzór. Moim kompasem w polskiej nauce jest pani profesor Agnieszka Zalewska. To jest osoba, która się zajmowała fizyką cząstek elementarnych, pracowała w zderzaczu elektronowo-pozytonowym w LEP w CERN-ie. Osiągnęła bardzo wiele, bowiem swego czasu była pierwszą kobietą, która przewodniczyła Radzie CERN w czasie, kiedy właśnie w CERN dokonywano tych największych odkryć LHC. Ona dołożyła również pewną cegiełkę do stworzenia koncepcji budowy takich laboratoriów podziemnych badawczych właśnie u nas w naszym kraju. Jako naukowy kompas, będąc elektrochemikiem, osobą, która duży wpływ na elektrochemię zarówno w Polsce, jak i na świecie wprowadziła, był profesor Kemula. Jest twórcą, ojcem polskiej polarografii, twórcą wiszącej kroplowej elektrody rtęciowej. Był też osobą, która rozwinęła wiele metod analitycznych, jak chromatografię i voltamperometrię.
Moim autorytetem naukowym jest profesor Witold Kwaśnicki z Uniwersytetu Wrocławskiego, który bardzo mocno mnie zainspirował do tego, żeby pisać moją pracę doktorską w duchu Austriackiej Szkoły Ekonomii. I myślę, że każdy młody naukowiec chciałby, żeby znalazł się w doborowym gronie wybitnych polskich ekonomistów, a do takich osób można profesora Kwaśnickiego niewątpliwie zaliczyć. I też bardzo istotną rzeczą dla mnie było to, że profesor Kwaśnicki oficjalnie jest uznawany za ojca chrzestnego szkoły austriackiej w Polsce, a jest to bardzo ważne dla rozwoju także nauki i ekonomii w naszym kraju. Wszystkim nam, osobom, które zajmują się nauką, przede wszystkim życzymy inspiracji. To dodaje nam skrzydeł i powoduje, że nasze badania zyskują zupełnie inną jakość. Polskiej nauce i polskim naukowcom chciałbym życzyć, aby potrafili znaleźć równowagę pomiędzy doświadczeniem, wspaniałą aparaturą, coraz to lepszymi możliwościami, a z drugiej strony entuzjazmem, zapałem, taką świeżością, bo tylko wtedy nauka będzie przynosiła dobre rezultaty, a jednocześnie będzie dawała siłę tym, którzy aktywność naukową realizują. Po pierwsze chciałabym życzyć wszystkim nam takiej stabilizacji, spokoju. Chyba wszyscy w środowisku naukowym jesteśmy odrobinę zmęczeni nieustannymi reformami. Drugą rzeczą, którą chciałabym i sobie, i wszystkim współpracownikom, to odbudowy w społeczeństwie etosu nauki i naukowca, który ucierpiał w ostatnich latach, jeśli nawet niedłuższym okresie. Po kolejne myślę, że życzyłabym polskiej nauce i nam wszystkim transparentności i jasności działań. Życzyłabym tego, żeby nigdy konflikty pozanaukowe nie wpływały na naukę w Polsce i życzyłabym przez to wolności działania, żeby ona nigdy nie bywała zakłócona. No i no, to też trzeba powiedzieć, no, życzę finansowania, dlatego że i finansowania pracowników, i finansowania badań, bo jest to problem, który nieustannie doskwiera polskiej nauce. Bardzo bym chciał im życzyć możliwości realizowania badań i nauki tylko i wyłącznie, odciążenia od wielu prac administracyjnych, które są strasznym obciążeniem dla pracowników naukowych w polskich realiach nauki. Odkrywczej odwagi. Takiej, która by wyrastała z ich zainteresowań, z ich pasji. Życzę im również pewnej śmiałości w chwaleniu się tym, co osiągają, w chwaleniu się swoimi wynikami pracy, pewnego szerszego spojrzenia na współczesne problemy cywilizacyjne, no i oczywiście poszukiwania pewnych innowacyjnych rozwiązań owych problemów. No i na koniec oczywiście chciałabym życzyć stabilności finansowej, która będzie sprzyjała pracy twórczej naszych polskich naukowców. Wybitnych osiągnięć, żebyśmy mieli jak najwięcej znanych naukowców. Powiedziałbym, że kasy! Polskiej nauce chciałabym życzyć przede wszystkim spokoju, oddechu, szerokiego spojrzenia na świat, no i oczywiście pieniędzy, jak zawsze. Z mojej perspektywy myślę, że bardzo ważne jest to, żeby nie mieli problemu ze znalezieniem tego, co się nazywa luką badawczą. Ekonomia to jest relatywnie młoda nauka i jeszcze mamy wiele rzeczy, praw, zjawisk do odkrycia i opisania i myślę, że kiedy możemy łatwo znaleźć taką lukę badawczą, to wtedy wszystko idzie sprawnie i tego bym życzył sobie na przyszłość i wszystkim innym polskim naukowcom.